General, widzicie, mam od miesiąca tą torebkę tylko po to, żeby wam pokazać. To robią ludzie, którzy nagrywają na YouTube'a. Głupie rzeczy. Cześć wam, kochani i kochane, witam serdecznie! O, jak dobrze być z powrotem. Mówię z powrotem, bo przez ostatnie dwa tygodnie, no prawie dwa tygodnie ukazywały się głównie nasze vlogi, pamiętniki z wakacji. Bardzo dziękuję za oglądanie i za cierpliwość. I właściwie dzisiaj wracam z takim pierwszym, prawdziwym, porządnym filmikiem po urlopie, także strasznie się stęskniłam za tęsknieniem i mam dużo fajnych pomysłów na fajne filmy. Także dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję i witam nowych subskrybentów, a cię dziękuję, że jesteście i dziękuję za subskrypcję. I jak zwykle witam też moich staruszków w ogóle i tak dalej. Aha, jakby się ktoś pytał, to od razu lakier na paznokciach jest po prostu wspaniały. Właśnie wczoraj nie pomalowałam, to jest Sally Hansen kolor New Suede Shoes, jak zwykle będzie na dole w opisie do filmiku, a szminka to jest Milani 70 Matte Fearless właściwie, także to są dwie rzeczy, które mam na sobie, o które pewnie będziecie pytać, ale zawsze jak nakręcam, jak kręcę filmy, to zawsze wymienione są wszystkie kosmetyki, które mogę tylko wymienić w opisie do filmu i zazwyczaj też są podlinkowane filmy, o których mówię, jakieś treści, wiecie, to i to. Aha, i jeszcze na wstępie chciałam was zaprosić na mojego bloga, bo zresetowałam mojego bloga, jakoś miałam dwa takie nieudane starty bloga, jakoś nigdy nie byłam zdecydowana, co chcę na tym blogu umieszczać. I przedwczoraj dostałam jakieś weny i zaczęłam pisać, także są na dzień obecny, kiedy to kręcę, czyli dzisiaj jest czwartek, a jutro, oglądacie to w piątek, czyli dzisiaj są dwa wpisy, nie wiem ile jest wpisów dzisiaj, czyli w piątek, kiedy to oglądacie, na dole też będzie oczywiście link do bloga, także bardzo was zapraszam, nie będą tam tylko modowe i urodowe rzeczy, będzie tam dużo innych rzeczy, które dzieją się w mojej głowie, więc strach się bać. W każdym razie jedziemy z holem. I tak, znowu tutaj będzie następna dygresja. Ja już ten film nakręciłam. Ja ten film ogólnie nakręciłam parę dni temu, ale coś mi się spieprzyło z kartą w aparacie i film ogólnie mi zniknął, nie wiem, nieważne, kręcę raz jeszcze. W każdym razie to miał być taki jeden olbrzymi haul, ale jak zwykle zajęło mi to prawie godzinę wszystko, więc podzieliłam na dwa haule. W tej części okazało się, że będzie sama pielęgnacja właściwie twarzy, ciała właściwie sama, a w jutrzejszym filmie piątkowym będzie, sobotnim, przepraszam, wiecie, będzie kolorówka, będą kosmetyki do makijażu i tak dalej, także będzie to haul taki dwuczęściowy, ja zapraszam was też jutro, a dzisiaj zaczynamy po tym przedługawym wstępie. Będąc we Francji, bo jeżeli oglądacie, to wiecie, że byłam we Francji, między innymi na wakacjach, oczywiście odwiedziłam francuską aptekę, bo jak wiadomo, Francja znana jest z tych swoich kosmetyków aptecznych, typu La Roche-Posay, Vichy, czy tam Bioderma i tak dalej, mają bardzo dużo takich bardzo takich popularnych, sławnych marek. Jakiś czas temu te marki, te kosmetyki były dużo tańsze, jak się kupowało je we Francji. W chwili obecnej, ja mieszkam w Londynie, jakby ktoś nie wiedział, w UK, jeżeli mieszkam w UK, to nie ma aż tak dużej różnicy w cenie, bo raz, po Brexicie ten zasrany funt tak spadł, że w ogóle nie ma sensu nic kupować za granicą, a po drugie też na angielskie strony są bardzo duże promocje nieraz, więc te rzeczy można dorwać taniej. Niemniej jednak odwiedziłam jedną z właśnie takich aptek i kupiłam sobie kilka rzeczy. Wpadłam do takiej apteki, ktoś tak nazywa, Pharmacie General. Widzicie, mam od miesiąca tą torebkę tylko po to, żeby wam pokazać. To robią ludzie, którzy nagrywają na YouTube'a. Głupie rzeczy. I w tej drogerii kupiłam między innymi takie wspaniałe coś. To jest żel pod prysznic i szampon w jednym. Właśnie z ich własnej firmy, jakby PH+, PRZP, nie pamiętam, sorry. Francuski miałam lata temu. I to jest szampon i żel pod prysznic z jakimiś kwiatami tahitańskimi, chyba monoi. Mają też w sobie witaminę B5 i co jest ich najpiękniejsze, glicerynę i tak dalej, najpiękniejszy w tym czymś, znaczy mają też SLS niestety, ale najpiękniejszy jest zapach. Jeżeli oglądaliście moje ostatnie dęka, to mówiłam o takim żelu po opalaniu, który tak pięknie pachniał, nie umiałam tego wytłumaczyć, to pachniało mi słońcem, słoną wodą, wakacjami, plażą i tak dalej. I to jest dokładnie ten zapach, to jest ten zapach, więc podejrzewam, że to jest po prostu zapach tego kwiatu monoi, czy czegoś takiego, i nawet tu jest w opisie napisane, że on pachnie jak Solar Accord of White Sand, czyli ciepłe, słoneczne akordy białego piasku. Także naprawdę bardzo, bardzo fajny zapach i do tego stopnia nie ten zapach, mam ciary, uwiódł, że kupiłam nie jeden, nie dwa,
a 3 opakowania, bo wiem, że to jest ich firma, więc nie mogę tego dostać nigdzie w UK. I kosztują tylko 3,50 euro. Także jeżeli jesteście we Francji, jak macie dostęp, to polecam sobie poniuchać, bo to jest bardzo fajny, taki wakacyjny, naprawdę fajny zapach. Potem, co kupiłam jeszcze w tej samej drogerii? Kupiłam mój sprawdzony stary Sero Zinc dla Roche-Posay właśnie. Jest to mgiełka do twarzy, oczywiście taka wodna, która ma też w sobie m.in. cynk. Ona ma koić podrażnioną skórę, jest też dobra na oparzenie, jakieś podrażnienie po goleniu. Dzisiaj się nie ogoliłam. I jest też dobra, jeżeli macie wypryski, bo cynk na to ogólnie pomaga. Co jest w niej piękne, to wydaje mi się, że jak kupowałam w Anglii ten sam produkt, to nie było to tak fajne jak tu, ale ta mgiełka, słodz mgiełki jest, jest tak bardzo delikatna i drobniutka i taka, te molekuły są takie drobniutkie, że po prostu naprawdę jakbyście miały taką chmurę pary wodnej nie masz na twarzy, tylko że nie takiej gorącej jak para wodna. Także wspaniały rozpylacz. A to jest ważne w mgiełkach, bo czasem ja mgiełki mają zły ten rozpylacz, mam takie na twarzy, wiecie, takie naprawdę nic przyjemnego, a to daje takie naprawdę fajne, przyjemne, nawilżające, odświeżające uczucie. Także bardzo fajny produkt. Ja go używam rano w pielęgnacji porannej, czasem też wieczorem, między warstwami kremów i i jak daję też różne sera, to tym sobie spryskuję. I to kosztowało 6,99 euro. Wydaje mi się, że w UK jest tutaj dużo, a trochę droższe. Kiedyś kosztowało chyba 10, teraz koło 7 chyba można wydbać, ale jak już byłam, to ten. Nie wiem, czy nie mam szminki na zębach, tylko tak robię. Dobra, dalej jeszcze jedna rzecz, którą tam kupiłam właśnie w tej drogerii, to jest Bioderma. To jest rzecz, którą kupiłam dzięki poleceniu jednej z od Was. Wy mnie nie poleciłyście to w każdym razie. W wakacje mówiłam o tym, że miałam straszne problemy z przetłuszczaniem się mojej strefy T, C. Wiecie? I z tym, że moje pory się tak bardzo, bardzo powiększyły i nie wygląda to za dobrze i tak dalej. I właśnie jedna z Was poleciła mi ten produkt, to jest Bioderma Sebum Pore Refiner właściwie. Czyli to jest jakby takie korygujące serum, krem, coś, co można też używać pod makijaż, co ma matowić naszą skórę i ma też zmniejszać widoczność porów, ma też niwelować te pory. To jest bez parabenów, hypoalergiczne. Użyłam tego może z 2 razy i tak, oczywiście cera jest niesamowicie matowa po nałożeniu, jest taka jakbyśmy niemal ją przypudrowały. Teraz patrzę, co on tutaj ma w składzie, ale nie umiem tak szybko czytać, żeby coś tutaj ma kwas salicylowy, nawet nie wiedziałam, że ma. W każdym razie nie wiem, czy on działa, ten produkt długotrwale, jakoś tak matująco na twarz, albo czy niweluje te pory, w sensie czy pomaga się zmniejszyć tym porom, ale na pewno bardzo dobrze matuje, bardzo jest matujący. Ten mat nie trzyma się u mnie cały dzień, ale przez jakiś czas się trzyma całkiem ok, więc kiedy już będę miała więcej informacji na temat tego produktu, to oczywiście do Was wrócę. Stosunkowo drogi, bo prawie 15 euro za takie malutkie naprawdę opakowanie i jest tylko 9 miesięcy na zużycie tego i to jest 30 ml. I tutaj jest napisane z tyłu, że nakładać raz albo 2 razy dziennie na lokalnie, czy tam gdzie chcemy, albo na strefę C. Forehead, nose and chin, czyli to i to, wiecie co chodzi. Także to jest to, ale to jeszcze jest w fazie testu, że tak powiem. Potem jeszcze na tej samej francuskiej, paryskiej uliczce weszłam sobie do takiego sklepu, bardzo ciekawa drogeria, gdzie były kosmetyki tylko i wyłącznie bio, eko i naturalne. Próbowałam znaleźć ją na Google Maps, bo jedna z Was się mnie pytała, gdzie dokładnie, jak się nazywa ta drogeria, ale ja nie umiem znaleźć nazwy. Dam Wam adres tej drogerii u dołu, więc jeżeli jesteście Paryżankami albo bywacie, to można sobie tam spojrzeć. Tak jak mówię, wchodzi się, były same kosmetyki naturalne, kolorówka, pielęgnacja, wszystko, bardzo, bardzo przyjemna rzecz. Obsługa mówiła po angielsku, także można było się dogadać. I pierwszą rzecz, którą tam upolowałam, to jest dezodorant antyperspirant naturalny, o którym właśnie już mówiłam w piątce tygodnia. Jest rewelacyjny, używam go w tym momencie już od miesiąca, nie widzę żadnych negatywnych efektów, przyzwyczaiłam się do zapachu, nawet go polubiłam, rzeczywiście się nie śmierdzi, rzeczywiście człowiek się, wydaje mnie się, że się mniej poci. Co ważne, to jest antyperspirant bez sody oczyszczonej, bez aluminium i tak dalej, więc jeżeli nie chcecie sobie pakować w organizm aluminium ani innych syfów i jeżeli soda oczyszczona się mówi, Was podraża na przykład pod pachami, to jest fajne, to jest na bazie oleju kokosowego i tak dalej, bardzo fajny Schmidt produkt. Można dostać w UK, na pewno online i w Polsce widziałam, że też jest dostępny online. I jeszcze tam kupiłam jedną rzecz, która jest po prostu jakiś fail, a z drugiej strony magia. Kupiłam taki roll-on, czyli coś takiego w roleczce i to miało, to się nazywa, czekajcie, Mattify Skin Instantly Absorb Excess Sebum in Leave Skin Looking Fresh. Czyli ma od razu natychmiastowo nam matować skórę, ma wchłaniać nadmiar sebum z naszej twarzy i zostawiać skórę wyglądającą świeżo i tak dalej. Jest tu jest pokazane, że można sobie tym masować twarz. Więc ja byłam pewna, że to jest takie zwykłe opakowanie z taką metalową kuleczką na końcu, wiecie, z jakimś primerem, żeby sobie tego używać.
nie było bardzo drogie, chyba około 10 euro kosztowało. I to jest wyprodukowane w Korei Południowej, co ciekawe. No, wszystko spoko, wyciągam sobie to w hotelu, żeby zobaczyć, co to jest. A to jest takie coś. To wcale nie jest kosmetyk, tylko to jest urządzenie. I tu jest taki rolon, widzicie? I rzeczywiście ja głupia doczytałam tutaj z tyłu, że tu jest napisane, że 100% naturalny wulkaniczny kamień. I to działa tak, że po prostu tym kamieniem sobie jedziemy tu, gdzie się świecimy. I rzeczywiście to w jakiś sposób matuje te nasze przepocone po prostu czoła. Czekajcie, sobie coś tu ogarnę. Rzeczywiście matuje. Można tego użyć 3 albo 4 razy, a potem trzeba namoczyć w wodzie z solą przez 30 minut. Można tym tak sobie też po prostu masować twarz. Także bardzo ciekawa sprawa. Muszę więcej właśnie poczytać o właściwościach takich kamieni wulkanicznych. W życiu się z czymś takim nie spotkałam, ale po prostu rewelka. Nawet nie ma tu za bardzo firmy wypisanej, tylko jest, że właśnie w Ameryce Południowej, w Korei Południowej. Nie wiem, no ciekawe w cholerę. Napiszę oczywiście wszystkie nazwy tam na dole, ale fajne. Fajne, że można coś sobie zmatować, nie dokładając kolejnych produktów na twarz, bo ja nie lubię mieć też za dużo różnych rzeczy nieprzewidzianych na twarzy. Teraz? Teraz chyba wyglądam to lepiej. Dobra, potem jeszcze. Lecąc sobie właśnie na lotnisku się zorientowałam, że nie wzięłam nic do mycia twarzy. Ja bardzo lubię balsamy ogólnie do twarzy, bardzo lubię ten proces masowania twarzy przy myciu i w ogóle, więc szukałam sobie na wolnocłówce czegoś, jakiegoś balsamu do mycia twarzy i było przesrane. Po prostu nie dało się kupić normalnego balsamu do mycia twarzy, jeszcze w małym opakowaniu. Masakra. I dopiero przy kasach były takie małe próbki i tam wśród tych próbek był ten balsam z Elemis i to się nazywa Pro Collagen Cleansing Balm. I ja już to widziałam, chyba Marlena z Makeup Geeka polecała ten produkt, więc wiedziałam, a kupię, już widelec będzie fajne. Tego tutaj nie jest za dużo, właśnie próbuję 20 gram i kosztowało to chyba około 70 funtów, coś takiego, więc nie jakoś mało, ale też nie cholernie dużo, no można przetestować. I użyłam tego prawie połowę na urlopie, bo używałam rano i wieczorem do mycia twarzy. Fajne opakowanie, widzicie, taka konsystencja, taki typowy po prostu balsam, dosyć gęsty, który na skórze zmienia się w takie coś bardzo oleiste, bardzo szybko pod wpływem po prostu ciepła naszej skóry. Rzecz, którą tutaj trzeba zanotować, to jest to, że to bardzo, bardzo intensywnie pachnie. Na przykład dla mnie to działa relaksująco ten zapach, on jest taki trochę lawendowy. Odpływam. Trochę jak takie spa, ale to jest cholernie intensywny zapach, naprawdę, więc jeżeli macie problem z tym, że rzeczy bardzo mocno pachnące albo olejki jakieś eteryczne Wam podrażniają skórę, bo tak się może często dziać, to trzeba uważać. Tomek na przykład ma chyba nie lubił tego zapachu, ale w ogóle najlepsze, coś tam jesteś na urlopie, coś go przytulam, coś mi robię po włosach i co Ty tak pachniesz po tych włosach właśnie tym? I on sobie po prostu wziął, tak używał do włosów, jako taką pastę do włosów. Mnie, mój Elemis za 10 funtów, takie ma opakowanie, a Ty używasz do twarzy i przestał. Ale dobrze wiedzieć, że można tego też używać do twarzy. W każdym razie, było to fajne, było to okej. Okay. Ten zapach jest bardzo relaksujący, ale odrobinę nawet dla mnie za intensywny, że bardzo lubię pachnące rzeczy. Sam skład jest też bardzo w porządku, to jest bardzo dużo przeróżnych olejków. Tak, jest wosk pszczeli i mnóstwo naprawdę przeróżnych olejków jest w składzie, więc skład jest bardzo, bardzo okej. Okay. Ale wydaje mi się, że kiedy to skończę, wrócę do mojej Emmy Hardy Moringa Cleansing Balm, bo bardziej odpowiada mi zapach. Konsystencja jest troszeczkę mniej oleista, wiecie, to jest bardzo, bardzo, bardzo tłuste. Jeżeli tego nie zmyjemy porządnie z twarzy, taką wiecie, ściereczką, czyli wilgotny mało ręczniczek, a czy w bardzo gorącej wodzie namaczamy, wyciskamy, przykładamy do twarzy na dokładnie 3 sekundy, a potem delikatnymi ruchami tak po prostu zmywamy z twarzy, tak robimy dwa razy i wtedy cały ten balsam schodzi. Chociaż to i tak dla mnie pozostawia taki trochę tłusty osad na twarzy, że tak powiem. Także nie zmywa się całkiem do zera. Skóra jest bardzo nawilżona, ujędrniona, potem taka rzeczywiście odżywiona. Ale jakoś wolę tą moją Emmy Hardy. Wydaje mi się, że jest, sam proces tego mycia jest bardziej przyjemny i jest troszeczkę taka mniej oleista. I wydaje mi się, że też jest tańsza niż Elemis pełnowymiarowym. Także wrócę do niej, ale to jest naprawdę okej produkt. Tylko, że chyba nie za te pieniądze, tak mi się wydaje, że chyba jest stosunkowo drogi za to, czym jest. Ja zawsze polecam, jeżeli chcecie zacząć dopiero z balsamami do mycia twarzy, to zawsze polecam ten Ultra Blend, Ultra coś tam, z Lasha, ten taki balsam do mycia twarzy, dam nazwę oczywiście po... Nie pamiętam. Ale to jest bardzo podobna sprawa, tylko, że on jest też dużo tańszy, jest bardzo wydajny i tak dalej. Także jeżeli chcecie startowo, to coś takiego Wam polecam. I to był koniec rzeczy, które ja kupiłam. I teraz jeszcze Wam pokażę kilka rzeczy, które dostałam od różnych firm. To nie są recenzje sponsorowane tutaj, ja tylko mówię o tym,
dlatego, żeby po prostu pokazać Wam jak najwięcej różnych kosmetyków, które dostaję i które testuję. Także nie jestem tutaj zobowiązana o niczym do Was mówić. Tylko mówię, pierwsze cztery rzeczy to są rzeczy, które dostałam od internetowej chyba drogerii Effiore i z tego co rozumiem, to ta drogeria też produkuje te rzeczy, bo tutaj wszystkie te rzeczy mają właśnie to Effiore jako producenta wbite, jak to by wpisane. Pierwsza rzecz to jest coś, o czym już trąbiłam. Rewelacyjne, boskie, wspaniałe masło do ciała, shea butter o zapachu maliny. Ono jest właśnie tutaj na bazie masła shea, olej kokosowy i oleju z pestek malin, jest też wosk pszczeli, witamina E i różne inne olejki. Także wspaniały, fantastyczny absolutnie skład. Konsystencja bardzo ciekawa, jak taka ubita, troszeczkę bita śmietana, ale taka bardzo gęsta. Przez to, że ma w składzie olej kokosowy, to po nałożeniu, czekajcie, tutaj widzicie, to jest taka konsystencja, bardzo taka masełkowa, ale jest taka napowietrzona i po nałożeniu takie coś, zachowuje się jak olej kokosowy, czyli dokładnie w momencie zetknięcia się z skórą naszą, totalnie się rozpływa, ale inaczej niż olej kokosowy, bardzo szybko się wchłania. Nie wiem jak oni to zrobili, że po prostu z takiego totalnego, no totalny olej mamy niby na ręce, rozsmarowujemy, dajemy temu kilka minut, no i nawilżone są ręce, nogi, naprawdę przez cały dzień, o ile jeszcze nie dłużej, skóra... Po wchłonięciu się tego skóra nie jest taka, nie jest tłusta, ale jest taka bardzo drzewiona, taka jedwabista, aksamitna, naprawdę niesamowity produkt, bardzo Wam polecam. Ja na pewno się zobaczę w kolejnym, jak mi się wykończy to, bo naprawdę super, super sprawa. I potem jeszcze dostałam trzy inne rzeczy od nich. Pierwsza rzecz jest wciąż w fazie jakby testów, czyli to jest Effiore znowu, profesjonalny proszek z kwasami owocowymi do intensywnego peelingu enzymatycznego, bezbolesne i gładkie oczyszczanie skóry. Czyli w ten sposób wchodzi w takim opakowaniu proszek do peelingu. Takie coś. Działa to tak, że mieszamy to z wodą, co... Nie chcę tego wdychać. Co ciekawe, było tam napisane, żeby tego nie mieszać z wodą mineralną, tylko najpierw z kranówką przygotowaną, odrobinkę. Robi się taka papka, nakłada się to na twarz i w zależności od tego, jak będzie jesteśmy odporni, jaki chcemy efekt, od 3 chyba do 15, od 5 do 15 minut się trzyma na twarzy albo też na ciele. I tak jak mówię, przetestowałam to, znaczy używam tego może 2 razy, więc nie mam jakiejś mega wyrobionej opinii. Wrócę do Was z czymś bardziej rzetelnym. Ale ciekawa sprawa, zwłaszcza, że oczywiście to jest peeling enzymatyczny, nie ma w sobie żadnych drobinek i nie ma w sobie mikrogranulek plastikowych, negatywnych, zabijających małe ryby i nasze środowisko, o czym jest osobny film na moim kanale. Będzie update z mikrogranulkami, też muszę nagrać w każdym razie. I to jest bezpieczny peeling dla nas i dla środowiska, naturalny, polska firma, fajna sprawa. Peelingi enzymatyczne też są bardzo fajne, jeżeli macie skórę taką bardzo trądzikową, macie dużo takich otwartych, czy takich macie dużo stanów zapalnych skóry, to Boże, nie pocierajcie jeszcze czymś szorstkim do twarzy, bo jeszcze bardziej podrażniacie, tylko właśnie jakiś delikatniejszy peeling, czy tam enzymy, które Wam po prostu rozpuszczą ten na skórek z góry. To będzie fajna sprawa, ale ten konkretny produkt jeszcze jest u mnie w fazie testu, to daje znać, że jest. Dostałam jeszcze olejek z pestek malin, bo oczywiście pasował do tego pięknego masła wspaniale pachnącego. I to jest znowu firma właśnie Effiore. Nakłada się bezpośrednio na twarz i co ciekawe, olej z pestek malin sam w sobie ma filtr słoneczny. Więc no po prostu nie wiem, jakiego filtru dokładnie jest to odpowiednik, ale ma w sobie naturalny filtr słoneczny. Także to jest bardzo ciekawa sprawa. Można używać do maseczek, balsamów, jako serum na włosy i przed myciem. Co ciekawe, ja używałam tego produktu do olejowania moich włosów. Dopiero teraz, używam tego także na mokro. Czyli albo miska, albo po prostu umywalka pełna ciepłej wody, odrobinka tego olejku, moczę włosy przez parę, 2-3 minuty i potem przez godzinę, półtora godziny chodzę po prostu z tym olejkiem na moich włosach, na skórze głowy. Potem zmywam delikatnym szamponem bez SLS-ów i powiem Wam, że włosy są super. Są takie mięsiste, bardzo błyszczące, skóra głowy też jest gdzieś tam i odżywiona, także u mnie akurat na włosy się bardzo fajnie sprawdza. Ja mam włosy wysokoporowate, czyli też podniszczone, rozjaśniane, ze skłonnością do puszenia się i kręcania naturalną. Także mnie akurat opowiada olejek malinowy, ma kwasy omega-3, omega-6, witaminy A i E, regeneruje, wspomaga golenie, nie wiem, wspaniałe są naturalne olejki, także bardzo Wam polecam. I ostatnia rzecz, którą dostałam, to jest kwas hialuronowy 3% HA. Kwas hialuronowy to jest coś, co robi w tym momencie, wydaje mi się, że w kosmetyce bardzo duży hit, jest w bardzo wielu rzeczach dostępny, jest jako same takie sera z kwasem hialuronowym, jest w kremach. Ogólnie ja używam teraz takiego serum Hylamid, wcześniej używałam Hydraluron, takie kultowe tutaj rzeczy w UK, które oczywiście są stosunkowo drogie, bo to jest 20-25
zapłacić 30 funtów za opakowanko. To na pewno jest dużo tańsze. Zużywam tamte moje sera dopiero teraz, także jak już je zużyję, to wezmę się za porządne testy tego. Używam tego z dwa razy, ma taką bardzo żelową konsystencję, jest jak taki żelik, także dosyć przyjemnie się to nakłada na twarz, myślałam, że to będzie bardzo takie lejące się. Przez to jest też bardzo wydajne właśnie przez tę swoją konsystencję, ale jak tam działania i jak efekty dam oczywiście znać, kiedy już bardziej intensywnie przetestuję sam w sobie ten produkt. Oczywiście kwas hialuronowy ma w sobie to działanie, że zatrzymuje jakby wodę i nawilżenie w naszej skóry, działa antystarzeniowo teoretycznie i przeciwkozmarszczkowo teoretycznie, bo to są takie działania, że wiecie, takie nieodpowiedzialne do końca nigdy. Ale ja ogólnie używam kwasu hialuronowego codziennie w innej formie, także na pewno jak zacznę ten testować, to dam Wam znać co i jak. I to było wszystko od drogerii Effiore i dostałam jeszcze kilka rzeczy od firmy Eve Austin. Jak wiecie, firma Eve Austin to jest firma produkująca mój hit wszechczasów, zaraz Wam pokażę. To jest to. Mój hit wszechczasów, jeżeli chodzi o pielęgnację, to jest krem, który kupiłam nie sama, ale to samo od kuzynki, dzięki kochana. I to jest krem Hydratia Fizjologiczny, krem z terabinami SPF 15, który kocham, uwielbiam i to jest praktycznie moje 68 opakowanie tego kremu. Używam go co rano pod makijaż i powiem tak, jeżeli użyję czegokolwiek innego rano, to widzę. Widzę różnicę. Moja twarz nie jest taka nawilżona, taka jędrna, taka błyszcząca, ale tak naturalnie. No po prostu to jest dla mnie kosmetyk kremowy wszechczasów. Absolutnie też bardzo lubię zapach. Ja mam cerę, jest taki świeży i taki odrobinę morski. Oczywiście te produkty Eve Austin mają w sobie taką wodę z Iwonicza Zdroju, że tak powiem. Ten zapach po prostu jest dla mnie bardzo taki fajny. O co ciekawe, też ma w sobie hialuron sodu, nie wiedziałam o tym. Ma olej z awokado. I filtr SPF 15 i UVA 7, ma mocznik, ma dużo innych fajnych rzeczy i ja mam cerę wrażliwą, skłonną do podrażnień, skłonną do zapychań, skłonną do naczynek i jeszcze taką mieszaną. I on się sprawdza, a mało co się u mnie sprawdza, także to Wam najbardziej, naprawdę serdecznie polecam. Zresztą jak oglądacie mój kanał od lat dwóch, to wiecie, że on jest w każdym, po prostu, jak mówię, pielęgnacji porannej. Zawsze, zawsze. I dostałam od firmy Eve Austin kilka innych rzeczy z innej linii, z linii, która nazywa się Sensitia. Najpierw dwa takie duże rzeczy, dwa rzeczy. Najpierw to jest żel do mycia hypoalergiczny. Co ciekawe, jest to żel, który można stosować i na twarz, i na ciało. To jest bardzo ciekawa sprawa. On ma w sobie, to jest do skóry wrażliwej, zapewnia efekt kojący, wyciąg z aloesu, proteiny jedwabne, alantonina. Niestety ma na drugim składzie tutaj SLS-y. Ale powiem Wam, że próbowałam używać tego z moją szczotką Clarisonic, której używam co drugi dzień, staram się używać wieczorem. I daje radę, naprawdę daje radę z Clarisonikiem. Oczywiście dopiero to od kilku dni testuję, także to nie jest jakaś rzetelna opinia. Ale póki co naprawdę daje radę, nie zauważyłam jakiegoś ściągnięcia, podrażnienia, czegoś nieprzyjemnego na skórze. Ale też tak jak mówię, używam tego na twarz tylko co drugi dzień wieczorem, także to jest taka sprawa. Potem dostałam emulsję nawilżającą do pielęgnacji ciała. To jest po prostu taka emulsja hypoalergiczna. I znowu ma olej sezamowy i olej makadamia. I to jest świetna sprawa z tego, co to testowałam na moje łydy. Dla osób, które lubią mieć ciało nawilżone, takie wiecie, które mają suchą skórę i wrażliwą skórę, ale dla osób, które nie lubią czuć właśnie tego tej oleistości, które nie lubią takich lepiących się rzeczy, to się wchłania natychmiastowo, nie pozostawia żadnej nieprzyjemnej warstwy. Skóra jest natychmiast taka aksamitna i odżywiona, taka naprawdę widać super działanie, także bardzo fajna rzecz. Oleje omega 3 i 6, olej sezamowy, olej makadamia, skwalan roślinny, cokolwiek, witamina E, co jest też bardzo ważne, także bardzo fajne dla osób, które lubią mieć rzeczy szybko wchłaniające się. O, i można też na dziecko, dla dziecka powyżej pierwszego miesiąca stosować, nie wiedziałam. Także to jest akurat fajna sprawa. I teraz jeszcze trzy rzeczy, które dopiero, cztery właściwie, które dopiero testuję, także nie mam mega opinii. A czy nie, jedną już mogę powiedzieć opinię, to jest krem do rąk. To jest ta sama sprawa co balsam, błyskawicznie się wchłania, nie pozostawia żadnej tłustej warstwy, ale skóra jest taka jedwabista, nawilżona i taka gipka. Jędrna? Nie wiem, jest taka aksamitna jakby, także bardzo fajny krem, który nie pozostawia żadnej absolutnie tłustej warstwy, regenerujący do skóry suchej i zniszczonej, hypoalergiczny, bezzapachowe są te rzeczy, także to jest super sprawa. I trzy rzeczy do twarzy, te właśnie testuję. Te kosmetyki są chyba wszystkie totalnie bezzapachowe. Jeżeli macie wrażliwe skóry, to będą dla Was fajne, bo wiecie, zapachy i wszystkie takie olejki eteryczne i wszystkie rzeczy, które
dodawane są do kosmetyków i do rzeczy do twarzy, żeby dać im zapach, do makijażu też. To są rzeczy, które najbardziej mogą podrażniać Waszą twarz. Więc jeżeli macie problem z zaczerwienieniami, właśnie z podrażnieniem twarzy, z suchą skórą, to może spróbujcie się przeczyć na rzeczy, które nie mają w sobie zapachów, bo to naprawdę czasem bardzo dużo zmienia, bo to są takie rzeczy, które podrażniają skórę po prostu. Mam krem odżywczy na noc z witaminami C i E. Mam krem na dzień intensywnie nawilżający SPF 20 i mam balsam do ust SPF 20. I tak, krem na noc używam od tygodnia. Bardzo taka ciekawa konsystencja, bo nie jest taki dosyć gruby, on mi się troszeczkę kojarzy w konsystencji z takim kremem Nivea, tym takim klasycznym. Nie jest aż tak oczywiście ciężkie w rozmarowywaniu się, ale rozmarowuje się dosyć ciężko i daje niesamowite uczucie takiego nawilżenia na twarz. Mam taką powłoczkę ochronną. Co ciekawe, nie zapycha mnie w żaden sposób twarz, kiedy budzę się rano, jest taka przyjemnie tuściutka, wiecie, jest taka nawilżona i taka naprawdę błyszcząca, ale nie powoduje mnie żadnego zapychania, co jest dla mnie hitowe, bo wszystkie dla mnie cięższe kremy, znaczy ja lubię cięższe kremy na noc, bo ja lubię mieć tą warstwę ochronną na twarzy, ale nie lubię tego, że większość mnie po prostu zapycha, coś mi się pojawia na twarzy. Ten tego nie robi, więc na razie po tygodniu super, ale oczywiście jeszcze nie jest rzetelna recenzja. To samo w tym wypadku tego, pięknie mówię. Fajnie, że jest bezzapachowy. Ja lubię zapach mojej Hydrati, więc Sensitia na drugim miejscu, ale chyba wczoraj użyłam tego po raz pierwszy. Jest jak najbardziej okej, ale tutaj wciąż nie mam jakiejś mega wrobionej opinii. Na pewno jest fajne to, że nie pachnie i fajne, że nie zapycha i tyle póki co, ale dam Wam znać więcej. I ostatnia rzecz, właśnie balsam do ust SPF 20. Super, że balsam ma SPF, bo często zapominamy o tym, że nasze usta również się starzeją i też potrzebują ochrony przeciwko promieniom słonecznym, których ja mam wątpliwie za dużo niestety. Także plus za to, że jest SPF 20. Jedyna rzecz, która mnie tutaj wkurzyła, to w konsystencji jest to, że on ma w sobie takie... Sprawdźcie, to jest dalej, bo tego wczoraj używałam. On ma w sobie... Tak, on jest taki bardzo... Nie wiem, czy widzicie... Ten tutaj, on jest sobie taki bardzo gęsty, taki bardzo gruby i niemal jakby miał jakieś takie drobiny, wiecie, jakby taki olej kokosowy nie roztopiony do końca. Ale może to jest kwestia tego, że trzymałam to w zimnym miejscu, więc jeżeli będę trzymać w innym miejscu, to nie będzie takiego problemu. Ale super sprawa właśnie, że SPF 20 i to jest do suchych i spierzchniętych ust, hypoalergiczny, omega plus, masło shea. Aha, masło shea może dawać się takie dosyć twarde, takie oleiste drobinki. Także dam znać oczywiście, jak przeprowadzę dalsze testy, co z tymi kosmetykami, które dopiero dostałam, ale dobrze mieć pogląd na sytuację całą. I tym przedługaśnym filmikiem, właśnie zakończeniem tego, znaczy kończmy ten przedługaśny filmik, to próbuję powiedzieć. Także dzisiaj była pielęgnacja, jutro będzie cała kolorówka, cały ostatni haul z ostatnimi moimi nabytkami. Także oczywiście zapraszam do oglądania, dziękuję za oglądanie tego filmiku, bardzo dziękuję raz jeszcze, że jesteście, dziękuję za wszystkie dobre słowa, komentarze i każdą minutę spędzoną na moim kanale. Naprawdę doceniam, bardzo dziękuję i cóż, do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa pa!